Zapiski szczęściarza oraz Wierzbowa 13 z serii Czytam, bo lubię, wydawnictwa HarperKids. Są to książki, które powstały z myślą o dzieciach dorastających z książkami z serii Czytam sobie. Jest to trzypoziomowy program wspierający naukę czytania, samodzielnego czytania u dzieci w wieku od 5 roku życia. Bardzo dużo książek z tej serii Wam pokazywałam, bo na tej serii właśnie moje dziewczyny uczyły się samodzielnego czytania, więc ja kocham serię Czytam sobie całym sercem. A teraz mamy przed sobą kontynuację, można by rzec, czy też raczej taką bardziej serię dla starszych Czytam, bo lubię. Dla dzieci nie tylko oczywiście tych, które dorastały z Czytam sobie, bo są to książki, które czytać może każdy. Standardowa książka, dużo tekstu, niewiele ilustracji, gdzieniegdzie się one tutaj pojawiają, są w klimacie książkowym. One tworzą klimat takich książek, jeszcze się pojawiają, bo jak wiadomo później już nie ma ilustracji w książkach. Tutaj one jeszcze są, co jest super. Zapiski szczęściarza. To opowieść o 11-letnim Włodziu, który uważa, że ma w życiu pecha. Nie jest zbyt dobry w szkole, w dodatku dostaje mnóstwo uwag. Ciągle popada w jakieś tarapaty, kłopoty, bójki. A wszystko zmienia się w momencie przyjazdu wujka Adama. Wujek Adam, wydawać się by się mogło, że ma dużo więcej szczęścia w życiu niż chłopiec. A gdy pewnego razu w Łodziu wsiada do samochodu wujka, a ten podwozi go do szkoły, chłopca zaczynają spotykać same fajne sytuacje. Jest to książka z cudownym przesłaniem, którą czyta się jednym tchem i ja nie mogłam się oderwać od lektury. Bardzo poruszająca, wzruszająca historia o przyjaźni, lecz nie tylko. Ale co tam się jeszcze znalazło, dowiecie się, gdy przeczytacie książkę. Druga książka, Wierzbowa 13 oraz, jak możemy zobaczyć pod spodem, opowieści z Wierzbowej 13, podzielona jest na dwie części. Część pierwsza to krótkie historyjki, których akcja dzieje się pod adresem Wierzbowa 13 właśnie. Kiedyś w tym miejscu była wieś, na której mieszkało bardzo dużo przeróżnych słowiańskich istot. No wiecie, strzygi, nocnice, wilkołaki, utopce też się tutaj pojawiają. Te wszystkie niezwykłe słowiańskie istoty płatają teraz figle mieszkańcom Wierzbowej 13. Niektóre z nich psocą, ale niektóre są przyjaźnie nastawione, szczególnie do młodszych mieszkańców, którzy to mają otwarte umysły, że tak powiem, na magię, na magiczny świat, którego ta książka jest po prostu pełna. Część druga to całkiem inne historie, inspirowane prawdziwymi opowiadaniami czy też baśniami. Tutaj jest Babcia Ala i 40 złodziejasów. Następnie mamy Telegram dla śpiącej królewny, więc tutaj pojawiają się postacie, które znamy. Czarodziejska trąba, gdzieniegdzie jest ilustracja, ale nie ma ich tutaj za wiele. Wszystkie te bajki dotyczą Wierzbowej 13 oczywiście, ale jak możecie zobaczyć, są po prostu zainspirowane baśniami, które doskonale znacie. Książę na ziarnku grochu, bajka o staruchu i złotym karaluchu, bajka o Tomaszu Paluśkiewiczu. Czytając tę książkę, niejednokrotnie się uśmiechniecie, ubawicie. Historie są napisane z humorem i myślę, że jest to świetna rozrywka, nie tylko dla dzieci. Ja się również doskonale bawiłam przy lekturze książki. Obie te pozycje bardzo przypadły mi do gustu. Nie mogę się doczekać kolejnych serii Czytam, bo lubię. Mam nadzieję, że ukaże się ich jeszcze całkiem sporo, bo seria zapowiada się świetnie. A więcej o książkach na blogu w opisie do filmu jest link.